Rozpoczynamy kolejny spacerek po Intel Extreme Masters 2015 w Katowicach. Za mną jest stoisko firmy Rocket, czyli producenta profesjonalnego sprzętu dla graczy, peryferiów, czyli myszek, klawiatur, słuchawek. Oni sponsorują team, polski team, do którego ostatnio dołączył jeden obcokrajowiec, z którym będziecie mieli okazję zobaczyć wywiad na naszym portalu. A my będziemy teraz kontynuować spacerek w poprzek sali kongresowej i zobaczymy, co dalej oferuje nam organizator tej imprezy, bo nie wiem, czy w ogóle wiecie, Intel nie jest organizatorem imprezy. Organizatorem imprezy i całego turnieju jest ESL, czyli Electronic Sports League, i Intel jest głównym sponsorem. Oczywiście przyczynia się w głównej mierze do organizacji również, natomiast jakby ESL zapina to wszystko w całość. Tutaj mamy kilka gier, można by powiedzieć, takich, które nie są jakoś jeszcze szczególnie znane. One dopiero, powiedzmy, wschodzą na naszą scenę polską, jeśli chodzi o gaming multiplayerowy, więc Hex Skill, może już bardziej znany z kampanii, różnorakich kampanii reflinkowych wśród youtuberów. Dochodzimy teraz do kolejnej powierzchni, którą tutaj hostuje Intel. Intel ma coś podobnego jak w poprzednich latach, jak w zeszłym roku i w roku 2013 na pierwszym Intel Extreme Masters. Jest to mianowicie taki punkt centralny, tym razem centrum kongresowego, a nie całego spotka, który tak właśnie oto się prezentuje i w którym również możemy zaznać technologii Intela, ale na stoiskach Intela mamy oczywiście szeroką gamę partnerów, którzy pod różnymi względami technologicznymi tutaj wspierają Intela, czy jest to HyperX, czy jest to Asus, czy MSI, czy inne firmy. Wszyscy praktycznie są tutaj obecni, tak samo jak i na przykład Sharp, jeśli chodzi o telewizory. Acer, a właśnie, jeszcze ciekawostka, tutaj mamy również prezentację, tak jak mówiłem, partnerów Intela technologicznych, ale ciekawostka jest tego rodzaju, że dokładnie tak jak w zeszłym roku i dokładnie tak jak dwa lata temu mamy tę samą tutaj wystawę, czyli dwa bolidy Formuły 1 imitujące oczywiście rekwizyty, które imitują bolid Formuły 1 i oczywiście grę F1 2014. Uwaga, uwaga! Rozwijającą się serię zdecydowanie w świecie elektronicznej rozrywki. Oczywiście mamy hostessy Rocketa tutaj, mogą się ładnie zaprezentować nam panie. A tutaj jest stanowisko Dota 2. Tutaj z tej strony jest stanowisko firmy Acer. W tym roku pokaźne Acera chyba nie było na takim dużym stoisku w zeszłych latach. Stoisko firmy Acer, która bardzo często pojawia się na różnego typu eventach technologicznych, na IFA, na Cebicie, na wszelkiego rodzaju eventach. Akurat na IEM-ie, powiedzmy, nie było jej tak widać w zeszłych latach. Tym razem Acer zdecydował się tutaj przyjechać i jak widać, zainteresowanie jest. Może nie największe, ale oczywiście jest host, jest scena. To, co praktycznie wszyscy teraz praktykują na stoiskach tutaj na Intel Extreme Masters w Katowicach. Event odwiedziło na pewno w tym roku już kilkadziesiąt tysięcy osób, to jest pewne, są tłumy zarówno w centrum kongresowym, jak i praktycznie cały spodek, cała widownia spotka jest zapełniona widzami. HyperX również dwa lata pod rząd, praktycznie na PGA 2013, na Intel 2014, Intel Extreme Masters i na PGA 2014 prezentuje Porschega, w którym można się pościgać. Jest to zdecydowanie największy wabik firmy HyperX, producenta pamięci, producenta dysków SSD. Tu jest premiera najnowszych słuchawek HyperXa, jutro jest konferencja HyperX Cloud 2, które były zaprezentowane, pierwsza wersja tych słuchawek była zaprezentowana w roku ubiegłym. No i oczywiście turnieje League of Legends zapewne i gier, akurat grają w League of Legends, ale też jest Heart of the Storm czy Heroes of the Storm, różne gry Blizzarda, różne gry inne.
lokalnych innych dystrybutorów. Teraz znajdujemy się na stoisku firmy MSI, czyli również producenta podzespołów komputerowych, któremu także partneruje Intel, i oni również w tym roku pozwolili sobie na scenę inaczej niż w latach ubiegłych, gdzie raczej spokojnie tutaj firma MSI podchodziła. Tym razem poszła z duchem czasu, można powiedzieć, tych eventów w Polsce i również jest scena bardzo głośna i bardzo doskwierająca w nasze uszy. Zbliżamy się do końcowej części Centrum Kongresowego w Katowicach w 2015 roku na IM 2015, a ja jestem przed stoiskiem Gigabyte'a. Gigabyte, który się pojawił na poprzednich, nie pojawiał się na poprzednich eventach, pojawił się właśnie na tym evencie, na Intel Extreme Masters 2015, i prezentuje oczywiście głównie płyty główne, ale oczywiście także karty graficzne i również, tak jak wszyscy inni producenci, których pokazywaliśmy przed chwilą, ma scenę, na której odbywa się show. Więc powiedzmy, że wszyscy poszli prostą drogą, wszyscy robią to samo. Na IM 2015 znaleźliśmy także jednego z partnerów naszego serwisu, czyli sklep RTV Euro AGD, który w tym roku zdecydował się na uczestnictwo w tego rodzaju naprawdę z wielkim rozmachem zrobionego Expo, bo to już się nazywa Expo Intel Extreme Masters. No i co? I RTV Euro AGD oczywiście ma jakąś loterię, ma jakiś konkurs, wystarczy wypełnić zgłoszenie, żeby w niej wziąć i wygrać atrakcyjne nagrody. Są oczywiście fanty do rozdania w różnego rodzaju konkursach. Mamy turniej League of Legends, w tym momencie jest tam tryb Aram uruchomiony. Można sobie również zrobić zdjęcia z obcym, bo tam jest, widzicie, Alienware, marka laptopów Alienware. Pokażmy obcego, jak wygląda obcą właściwie panią. Można prosić o zbliżenie. Ktoś tam chce oddać tablet. Bardzo ładnie wygląda, niczym kobieta, kot, takie bardzo podobne, skórzane przebranie. Show w tym roku u RTV Euro AGD na tym IEM-ie, na którym są po raz pierwszy raz, idzie bardziej w stronę merytoryczną. Są pytania, są odpowiedzi, za to są nagrody, a nie za głośne krzyczenie. Idźcie tą drogą. W tym momencie znajdujemy się na stanowisku firmy Samsung, która w tym roku pojawiła się na Intel Extreme Masters. Nie było jej na PGA zeszłorocznym, ale jest na tej pokaźnej imprezie i prezentuje oczywiście swoje rozwiązania technologiczne. Między innymi można wygrać w turnieju Grid, w grze Grid można wygrać, oczywiście grając na trzech monitorach, można wygrać dyski SSD Samsunga. No i oczywiście jest także pokaz podkręcania, pokaz overclockingu, który jest chyba nieodłączną częścią tego typu eventów już teraz, tradycją można by powiedzieć w Polsce, więc nie mógł się nie pojawić również na stanowisku Samsunga. No i kończymy spacerek po Centrum Kongresowym w Katowicach. Za mną jest scena Counter-Strike Global Offensive, czyli praktycznie taka ostatnie większe miejsce, gdzie można pooglądać sobie profesjonalne rozgrywki e-sportowe. Mamy nadzieję oczywiście na zwycięstwo Virtusów Pro, tak jak w poprzednim roku w tymże turnieju. Zobaczymy, jak wszystko będzie. To wszystko zobaczycie oczywiście na wideotesty.pl. Zapraszamy na dalszą część relacji. Trzymajcie się. Na razie.